A, i Jarek przyjechał. No, ten gaz musisz troszkę deregulować, to będzie tak szło, że ja pierdziałem. Witajcie na kanale Sławek Motovlog. Dziś pokazujemy wam ściga, nie tego ściga, ale takiego ściga za... Za pięć dych. Za pięć dych. Nie no, do roboty dostałem. Ale co właśnie, co w nim robiłeś? No nic, bo on stał 5 lat w szopie podobno i trzeba go odpalić, nie? Było. I co robiłeś? Opon napompowałem, wyczyściłem gaśnik, świecę wyczyściłem, łańcuch wyczyściłem i naciągnąłem. I co zrobiłem? No i tyle w sumie. I hamulec z tyłu ogarnąłem. Co? No i ten gaśnik jeszcze tak zregulować lekko trzeba, ale tak to chodzi. Fajnie. No i po jakiś ci, 50. Bo jak to idzie, to miałem wrażenie, jakbym ze 120. Idzie, idzie, stał, idzie. No. Zaraz się pościgamy. No to już okazję. Ale idzie. 50, odpal go. I co, jak adrenalina skoczyła? Jedziemy? Chodź z nami, do trójki pojedziemy. Nie, dzięki. Czterdzieści pięć! Jezu, masz wrażenie, jakbyś jechał z 8 dych. Śmierć w oczach jest?
No lecisz tylko taki ręce, co zapierasz o kolana, żeby ci się nie ruszały. O, bo to masz sztywną ramę, co nie? No to jest w ogóle bez zawieszenia. Ale pa, idzie więcej niż niejaki taki jaka inna 50. Jak to idzie lepiej jak niektóre z większych skuterów takich 50. Tak. Nie no, mały, ale wariat. No, wariat, no. Zdziadek szybko określił ten motor, nie? Nie no. To faktycznie. Kurde. I patrz, i 50, seta i seta. To jest największa seta. Jaki byk. Jak się zepsuje, to trzeba podpachę z tego bierzesz. Idzie do domu. Dobra, nie? Na plecy. Do reklamówki, nie? Silnik od pleciarki, nie? Mam ściga, za pizdy. No ścigaj, no co, już starczy, bo silnik zaczął, tak będziesz latać. No to może za ciężki jesteś. Ale kurde, wyobraź sobie jak tak, bo to jest dla dzieci, co nie? Jak ja ważę tam 60 coś, wyobraź sobie jak się dziecko, które ma 40 kg. No to idzie, no. To fajna zabawa dla dzieci. Kurde. No ja się ubrać, bo to się można wysypać. Kompletny tak. Ubiór, kucie, da się skórę, co nie? Kask. I rękawice, żeby szorować po ziemi, najlepiej skórzane. Stojaka, nie wiem, na stojaka nie, bo nie skóry na stojaka. Zabierasz te nogi o te. Wciaduła. A nowy ile taki kosztuje? Nie mam pojęcia. 50, ale idzie, fest. Kurde. No, ale to się sprawdzaj. To jest prawdziwa zabawka. Zabawka, no ciekawe właśnie jak długo wytrzyma. Ale jak dziecko jeździ, to może tak nie będzie przecież szaleć, co nie? I to nie ma wagi takiej obciążeń. No i ten gazik trzeba troszkę drogować, bo jest tak jak kiedyś w grze, że jak dajesz full gaz, to on się lekko dławi. Musisz troszkę puścić i wtedy on leci jak... Trzeba powoli, a nie tak szarpać, tak? Nie powoli, tylko możesz sobie szarpać, tylko chodzi o to, że jak dasz full gaz, to on się lekko dławi. Musisz troszkę odpuścić. Aha. I dopiero jak on dostanie rezo, wtedy dajesz full gaz i to... Rezo. A dwa wydechy. Ostre! No. To dawaj go odpal jeszcze, karniemy się jeszcze i troszeczkę i... No, na spokojnie. I oddajemy właścicielowi, bo popsujemy jeszcze, a dopiero to naprawiłeś. A czy co, gaźnik wyregulowałeś tylko i co, świecę? Czy w sumie tak wstępnie wyregulowałem, tak to by coś sięga. No ale chodzi, no, musi się przypalić jak stał w stodole czy gdzieś. No, hamulec z tyłu ogarnąłem, bo nie było. Łańcuch już się nasmarowałem, naciągnąłem. No i super, a paliwo jest? Nie, zalałem to. Mieszanka. Gumy, panie. Dał paliwo, powiedział, że ten, czy się karnąć mogę, żeby coś daj się karnąć, no. To jest dobre. Na koło, no.
piąteczka. Dobra, już się uczę. Ale pachnie, to nie wiem. Czaduwa. Tak iść, nie? Idzie, idzie, idzie. To leciutkie jest. To nie musi być dużo mocy, bo to nic nie ma. Jak to się mówi? Masa prawa. Jaki łańcuszek. Paka zębateczka z przodu. Ale jaka zębateczka, ale jak idzie, nie? Pioteczka. Taka hulajnota była, nie? Super, ciąduwa. Dobra, to by było na tyle z tego ściga za 5 dych. To nawet nie trzeba już nic mówić. I druga, że to ma skręt praktycznie na zerowy, nie? A to się wykładasz przecież na ścigu. Ścig też nie ma dużego skrętu. A tak w sumie jest ścig. Proszę mimo, jak ja widzę, to jest trudno puścić rękę. Tak jest niestabilne, jak to ma zachęt. I to jest właśnie ścig przez duże si za 5 dych. I można sobie sprawić taką zabawkę. Jak się ma motor popsuty, to nie? Dobre i takie coś pojeździć. Czego wam nie życzę, lepiej normalny motor. I to by było na tyle. No to trzymajka się, do zobaczyska. Hej!